Polacy, którzy w trakcie wojny ratowali Żydów, zostaną pośmiertnie odznaczeni Medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Otrzymanie takiego medalu, takiego tytułu jest niezwykle trudne, dlatego że trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musi to być osoba nieżydowskiego pochodzenia. Po drugie, muszą być albo jednoznaczne świadectwa wskazujące, że ktoś udzielał tej pomocy, lub też musi być oświadczenie osoby, która została uratowana. Rosalia i Michał Kopaczowie po agresji Niemiec na Związek Radziecki, ryzykując życie, ukrywali kilkuosobową rodzinę Nadelów, m.in. na strychu swojej stodoły, przez prawie 2 lata. Z kolei ksiądz Zygmunt Dziedziak zapobiegł tragedii, tłumacząc matce Rosalii Kopacz, która chciała wydać ukrywających się Żydów gestapo, że jeśli tego nie zrobi, pójdzie do nieba. Dla ocalonego przez nich Taliego Nadela wspomnienia tych ciężkich chwil do dzisiaj budzą skrywaną głęboko traumę. Jak oni przyniosli, zawsze przynosili coś gotowanego, by było co jeść. Przynieśli ugotowaną zupę. Nie wiedzieli, że tam jestem, bo nikt nie chciał ukrywać dzieci. Trzymali mnie przykrytego. Jak przynieśli zupę, to nic nie zostało. Nie mogli niczego dla mnie zostawić. Moja ciotka jadła i specjalnie wypluwała jedzenie na koc. Potem ssałem ten koc i to było moje jedzenie. Uratowana z Holokaustu żydowska rodzina chciała zostać w Polsce. Najpierw osiedlili się w Krakowie, a potem w Katowicach. Ojciec rodziny próbował zapewnić swoim bliskim godne życie, m.in. na własną rękę produkując mąkę. Poszedł do piekarni w Katowicach, żeby sprzedać mąkę. Piekarz powiedział, że kupi od niego mąkę, ale pieniądze da mu dopiero za tydzień. Mój dziadek wrócił po tygodniu, a Polak powiedział, że nie chce go tu widzieć, a jeśli ten nie posłucha, to wezwie partyzantów i ci sprawią, że zniknie. Po tym incydencie zdecydowali się na emigrację do USA. Pozostawali w kontakcie z rodziną Kopaczów i spłacali swój dług wdzięczności, pomagając im na tyle, na ile było to w ówczesnych czasach możliwe. Mój wujek kupował talony na węgiel po to, by rodzina Kopaczów mogła pobierać węgiel i sprzedawać go dalej. Tak pomagał im finansowo. Kolejna sprawa, rodzina nie mogła przyjmować nowych ubrań, bo za takie prezenty musiałaby zapłacić cło. Więc wysyłali im specjalnie podniszczone materiały krawieckie, z których Kopaczowie szyli sobie ubrania. Na razie nieznana jest dokładna data ceremonii przyznania Medalu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata rodzinie Kopaczów oraz księdzu Zygmuntowi Dziedziakowi. Kiedy przychodzi taki moment, że rodzina nie jest w stanie zająć się obłożnie chorym bliskim, często właśnie takie miejsca są jedynym ratunkiem. Zakłady opieki leczniczej zapewniają całodobową opiekę medyczną, jednak umieszczenie tam pacjenta nie jest proste ze względu na brak wolnych miejsc. Okres oczekiwania wynosi od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Opieka nad pacjentem w domu w większości polskich rodzin jest bardzo trudna. 24 godziny na dobę przy pacjentach z różnym stopniem demencji czy niepełnosprawnością jest naprawdę trudna, wymaga ogromnego wysiłku i właśnie w tym celu są oddziały opiekuńczo-lecznicze. Ośrodki ZOL to placówki, które pełnią rolę całodobowego centrum leczniczego. Najnowszy w województwie śląskim powstał w Pyskowicach. Adaptacja pomieszczeń i ich wyposażenie kosztowało 2 miliony złotych. Pierwsi pacjenci zostaną tu przyjęci od grudnia. My to widzimy po prostu po ilości pacjentów wiekowych, którzy znajdują się na oddziale wewnętrznym. Mamy 40 łóżek na oddziale wewnętrznym i te łóżka są bardzo często wypełnione przez pacjentów, których nie ma gdzie wypisać. Albo oni są w takim ciężkim stanie, albo ta poprawa u tych pacjentów nie jest tak znaczna, że można ich, że tak powiem, wypisać bezpiecznie do domu. Rodziny pacjentów nieco bardziej samodzielnych często wybierają placówkę pielęgnacyjno-opiekuńczą, gdzie leczenie nastawione jest na rehabilitację i poprawę samodzielności oraz przygotowanie rodziny do opieki nad chorym w warunkach domowych. Decydują tutaj też względy finansowe. Oczywiście tutaj częściowo koszty pobytu ponosi pacjent, częściowo pokrywa to Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast okazuje się w tej chwili, że jakby tego typu pobyt jest łatwiejszy do pokrycia, czy mniej kosztowny, niż zapewnienie opieki domowej przez profesjonalną na przykład pielęgniarkę czy jakąś opiekunkę. Miejsc w ZOL-ach jest zdecydowanie za mało, a starszych i schorowanych osób, którymi rodzina nie jest w stanie się zająć, przybywa. Niestety najczęściej łóżka w ZOL-ach zwalniają się, kiedy któryś z pacjentów umrze. 18 milionów złotych przeznaczy województwo śląskie na budowę hali lekkoatletycznej i stadionu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. To jednak tylko niewielka część potrzebnej kwoty, bo według szacunków budowa kompleksu może kosztować 170 milionów złotych. W momencie, kiedy mamy zarówno pierwszy etap, jak i drugi etap projektowy zamknięty i będziemy też mogli go rozliczyć i zamknąć, tym bardziej intensywnie przystępujemy do budowania montażu finansowego.
I to oczywiście nie jest tak, że te nasze starania dopiero w tym momencie się rozpoczynają. Te starania czynimy od ponad półtorej roku. No i aktualnie oczekujemy oby pozytywnych decyzji z poziomu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Bo AWF liczy na pieniądze w ramach projektu inwestycyjnego Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. O budowie obiektu w katowickim Brynowie mówi się od dawna. Miałby on powstać na terenach nigdy niedokończonego stadionu Gwardii Katowice. Ta hala jest bardzo potrzebna. Uważam, że domknęłaby pewną strategię, która jest realizowana we współpracy ze Stadionem Śląskim, we współpracy z AWF-em, we współpracy z AZS-em AWF. W środę władze województwa przekazały także czek na 500 000 zł na program Śląskie Diamenty, w którym specjalistycznymi badaniami medycznymi zostanie objętych 200 medalistów Mistrzostw Polski. Ma to pomóc w ich rozwoju fizycznym. Są bardzo pomocne. Wiadomo, że każdy trenuje podobnie już w tej chwili i bardzo ciężko. I teraz na tym wysokim poziomie różnimy się szczegółami i dostępem do informacji, między innymi do badań naukowych. Ja się cieszę, że tak młodzi ludzie zostaną objęci tym programem, dlatego że będzie można obserwować rok po roku, aż do wieku seniora, ich progresję wynikową. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach nie ma na razie finansowania budowy stadionu i hali. Kilka lat temu temat pilotował w rządzie ówczesny minister Witold Bańka. Efektem była promesa na 40 milionów złotych. To już jednak nieaktualne. To będzie drogie wszystkich świętych. Polacy kupują już z niczej kwiaty, które 1 listopada zawiozą na groby bliskich. Niektóre artykuły są nawet dwa razy droższe niż rok temu. Trzeba będzie sięgnąć głęboko do kieszeni. Jasne, że będą oszczędności, jak ze wszystkim. Na wszystkim trzeba teraz oszczędzać, bo nie starcza do pierwszego. Oj, bardzo poszły w górę. Jak dużo? No tak, nie powiem panu, ale poszło bardzo dużo. Pani będzie ograniczać te zakupy przed wszystkich świętych w tym roku? No, muszę. Niestety. No akurat dla najbliższych z rodziny, którzy odeszli, to raczej człowiek się stara nie ograniczać. Zawsze pamięć w sercu powinna pozostać, prawda? Póki będziemy pamiętać, będą ciągle w naszych sercach. Choć do wszystkich świętych pozostały jeszcze prawie 2 tygodnie, to już widać wzmożony ruch przy cmentarzach. Niektórzy porządkują groby bliskich, inni już rozglądają się za zniczami i ozdobami. Inflację czują też sami sprzedawcy. Ceny oczywiście zmieniły się, tak? W stosunku do poprzedniego roku są wyższe, więc ludzie teraz najczęściej chodzą, oglądają, gdzie jest taniej. Poszły w górę dużo. Jak wiele? No gdzieś 30-40%, niektóre, zależy jakie te. Ale znicze wszystko droższe. Mieszkańcy kupują z tego powodu mniej? No na pewno. Na wszystkich świętych przeważnie mają tam pieniądze przeznaczone, jak co rok, nie? Ale no na pewno więcej się za kieszeń trzymają. Dziś w wielu miejscach za zwykły znicz trzeba zapłacić około 10 zł i o ile w przypadku jednego znicza wzrostu cen nie odczujemy może tak bardzo, to w przypadku większych zakupów i odwiedzin kilku cmentarzy kwota robi się pokaźna.